Bardzo dziękuję sobie Maltańskiej, Bartoszowi, Karolinie, Aleksandrze. Najstarszy uczestnik grupy siódmej, pan Stanisław, lat 75, najmłodszy uczestnik. To najmłodszy uczestnik zarówno całej naszej wspólnoty, 2 miesiące. Oresta, czyli grupa franciszkańska, którą charakteryzuje 3R, rozmodlona, rozsączona, rozśpiewana. Patronuje święty Franciszek z Asyżu, którego duchowość pragnie osoby pielgrzymujące. Grupa siódma stara się żyć tą duchowością i tą radością, którą odzyskał biedaczyna z Asyżu, a której źródłem jest sam Bóg. Czas pielgrzymowania jest czasem modlitwy, ale również czasem radosnego śpiewania dla Boga, dla człowieka. Czasem zatrzymania się nad cudem przyrody, czasem dzielenia się braterską miłością. W grupie w tym roku pielgrzymują pielgrzymi także z USA, Grecji, Szwajcarii oraz Hiszpanii. Jest moją ogromną radością przywitać u szczytu jasnogórskiej Pani kolejną grupę
drugiej wspólnoty w Śródmieście z Krakowa, grupę ósmą, której patronem jest święty Wincenty a Paulo. Przewodnikiem grupy ksiądz Andrzej Telus, któremu bardzo serdecznie dziękuję za przewodniczenie kolejny rok tej wspólnocie. Bardzo dziękuję kapłanom, którzy pomagali księdzu Andrzejowi w prowadzeniu grupy, księdzu Piotrowi Klimczakowi, księdzu Jackowi Petrowskiemu, księdzu Tomaszowi Gardzikowi, wszyscy kapłani ze zgromadzenia księży, misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, także klerycy Arkadiusz Pijas, Kamil Szczygielski, Nikolas Bagrowski, Patryk Gruszyński, Łukasz Pokusa, Jakub Pipor. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy siostrom Sabinie Zewek, siostrze Dorocie Lis, siostrze Marii Kolbusz, siostrze Monice Mrowic, siostry Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. Drodzy pielgrzymi, podejdźcie pod szczyt jasnogórski, aby tutaj oddać w chwili ciszy, w postawie prostracji, uniżenia, oddać Maryi wszystko, co przynosicie w waszych sercach. Niech ta poruszająca chwila będzie w ciszy. Oddania czci Maryja, czcią Bogu. Zapraszam nas, pielgrzymi, do kaplicy jasnogórskiej kamy. Przypominam, że o godzinie 19 rozpocznie się msza święta na zakończenie 38. pierwszej pielgrzymki w Krakowie. Bardzo zapraszamy na Eucharystię. Aby po tym przywitaniu z pasterzem udać się pod szczyt Jasnej Góry i pokłonić się Najświętszej Marii Pannie. Bardzo serdecznie witam przy tronie Matki Jasnogórskiej wszystkich pielgrzymów, którzy tą grupę tworzyli, której patronem jest święty Szczepan. Bardzo dziękuję księdzu Andrzejowi Wasilewskiemu Krupowi za prowadzenie tej 155-osobowej wspólnoty. Bardzo dziękuję księżom Januszowi Makocie, Adamowi Fijałkowi oraz Piotrowi Kosakowskiemu za pomoc księdzu Andrzejowi w prowadzeniu wspólnoty. Dziękuję siostrom Katarzynie, Małgorzacie i Katarzynie. Pielgrzymie z grupy 10, witajcie. Z radością pragnę powitać nowożeńców Małgorzatę i Roberta oraz Annę i Adamę, którzy w minionych tygodniach przyjęli sakrament małżeństwa. Witajcie. Teraz akcję prostracji. Pielgrzymi oddadzą cześć Maryi i odczesną Panu Bogu. W tej wzruszającej chwili powierzcie Maryi wszystkie intencje i sprawy, które przynosicie do tronu Jasnogórskiego. Pielgrzymi z grupy 10 udają się teraz
do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, aby spojrzeć jej w oczy po okresie pielgrzymowania. Zapraszamy Was, pielgrzymi, na Eucharystię o godzinie 19 w Kaplicy Jasnogórskiej. Zapraszam pielgrzymów grupy świętego Franciszka Ksawerego do szczytu Jasnogórskiej Pani. Serdecznie witajcie, drodzy pielgrzymi. Jak wspomniałem, patronem grupy jest święty Franciszek Ksawery, przewodnikiem natomiast grupy ojciec Marcin Pietrasina, któremu bardzo dziękujemy za przewodniczenie tej wspólnocie, które otworzyły 123 osoby z najstarszym uczestnikiem, 69-letnim i najmłodszym 5-letnim. Pomagali ojcu przewodnikowi, ojciec Andrzej, prelik Krzysztof, nowicjusz Andrzej, nowicjusz Miłosz, nowicjusz Krzysztof i nowicjusz Przemysław oraz siostry, siostra Maria, siostra Klara, siostra Judyta i siostra Helena. Jeszcze raz witajcie, pielgrzymi, u tronu Jasnogórskiej Pani. Teraz jest ten moment na chwilę ciszy, aby oddać cześć Maryi i powierzyć jej w akcie prostracji wszystkie Wasze sprawy, troski i oddać chwałę. Po tym momencie oddania czci Bogu przez Maryję zapraszam grupę numer 11 do tronu Jasnogórskiej Pani, aby spojrzeć jej w oczy i oddać cały trud pielgrzymowania, wszystkie sprawy. Tymczasem u tronu Jasnogórskiej Pani witam grupę 12 akademicką. Witajcie, kochani. Patronką grupy jest święta Anna. Bardzo chcę podziękować księdzu Michałowi Dziedzicowi za pomoc w prowadzeniu tej grupy, ale dla niego jeszcze specjalne podziękowanie. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Michałowi za przygotowanie rozważań pielgrzymkowych. Tą duchową sprawę ksiądz Michał przygotował. Była dostępna w wersji podręcznika, ale także mogliśmy korzystać ze strony internetowej, czy także z aplikacji. Księże Michale, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich kapłanów, którzy korzystali i wszystkich tych, którym te słowa, które ksiądz napisał, pomogły w pielgrzymowaniu, a co za tym idzie w drodze do Pana Boga. Serdecznie Bóg zapłać. Teraz grupa numer 12 odda cześć Bogu w akcie prostracji. Grupa 11. Jeszcze raz dziękuję. Zdajcie w tej chwili ciszy wszystko, z czym przybywacie na Jasną Górę. Przede wszystkim chwała Bogu, Wasz trud. Studenci z grupy 12 teraz udają się do kaplicy Dziewicy Maryi, aby spojrzeć jej w oczy na chwilę modlitwy i zadumy. O godzinie 19 rozpocznie się uszczytu Jasnogórskiego Eucharystii. Pragnę jeszcze bardzo podziękować ojcu Konradowi Baranowi oraz bratu Janowi za pomoc w prowadzeniu grupy. Siostrom, siostrze Zosi, siostrze Michaeli, siostrze Tarsycji, siostrze Danieli i siostrze Joeli.
służbie maltańskiej Aleksandrze i Joannie. Bardzo Wam dziękuję. Najstarszy uczestnik naszej grupy ma 30 lat, najmłodszy 18. Jeszcze witając do 12, bardzo chcę pozdrowić serdecznie nowożeńców Agnieszkę i Macieja Kurlików, którzy tydzień temu przyjęli sakrament małżeństwa. Brawo. A uczuty Jasnogórskiego już są pielgrzymi z grupy numer 13, której przewodnikiem jest pan Szymon Wykupił, księdzem kanonikiem Adamem Podbierą. Witajcie w trzech matki. Na ręce księdza Adama Podbiery, który jest jubilatem, jeśli chodzi o pielgrzymkę, 35 razy pielgrzymował. Serdecznie Bóg zapłać księdzu Adamowi, księdzu Janowi Szczepaniakowi, który też przy profesorowi przez wiele lat prowadził tą grupę 13, także za konferencję, którą głosili. Serdecznie Bóg zapłać, niech matka kapłanów wynagrodzi, a całej 13 niech wszystko, co dobre się dzieje, także przez ręce księdza Adama na następne lata. I księdza Jana, szczęść Boże. Pielgrzym z grupy numer 13 udają się do kaplicy Jasnogórskiej Pani, tymczasem u tronu przy tronie Jasnogórskim są pielgrzymi z grupy numer 14. Patronem grupy numer 14 jest święty Józef Palasanciusz. Przewodnikiem jest ojciec Dawid Borkowski. Ojcze Dawidzie, bardzo dziękuję za przewodniczenie grupie. Dziękuję. W imieniu wszystkich 150 pielgrzymów tej grupy, za swoją troskę. Słowo Boże. Dziękuję ojcom, którzy pomagali, ojcu Grzegorzowi, ojcu Daniuszowi, ojcu Dominikowi oraz klerykom Januszowi, Emilowi, Tomaszowi i Krzysztofowi, i siostrom, ojcu Krystiankom i Piatrom. Chwilę na osobistą modlitwę, na spotkanie czci Dziewicy Maryi, a przez nią Bogu. Pielgrzymi 14 grupy udają się do kaplicy Najświętszej Dziewicy na spotkanie z Maryją o 19 godzinie. W tym miejscu jest Eucharystia prowadzona przez Metropolitę Krakowskiego. Zapraszamy serdecznie. A święty Jan Bosko to patron grupy numer 15, grupy zamykającej wspólnotę Kraków w Śródmieście z księdzem Andrzejem Gołębiowskim na czele. Bardzo serdecznie witam tę ponad 250-osobową grupę. Również najstarszym uczestnikiem z 1945 roku urodzenia i najmłodszym z 2016 roku. Drodzy pielgrzymi, wasze powitanie Maryi przez waszą osobistą cichą modlitwę i tam prezentację. Przechodzą do kaplic Matki Najświętszej. Pamiętajcie, drodzy pielgrzymi, że w godzinie 19 u szczytu Jasnogórskiego jest Eucharystia kończąca 38. pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Kochani,
Tutaj kończy się nasz cel, uczynienie dla Eucharystii, w której wszystko się zamyka, bo żyć z Chrystusem, do którego prowadzi nas Maryja i będzie tym celem, który niech przyświeca naszym sercom. Dzięki Wam. I mówimy sobie do zobaczenia, do zobaczenia. Głośno, do zobaczenia. Jeszcze po Jasnogórskiej Pani, bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich, którzy posługiwali w wspólnocie drugiej Kraków Śródmieście w tym roku, całą bazę, to ponad 60 osób. Na ręce Łukasza Szerzego i Ewy Węgrzem składam podziękowanie dla wszystkich Was tworzących tę wspólnotę. Na ręce Pani Doktor Ingi Marsztalerz podziękowanie dla całej służby medycznej. Witajcie w gronie Jasnogórskiej Pani. Składamy na gościnie i oddajemy pole do służby technicznej. Pan, bardzo proszę, aby później przynieść znak po zakazu z tych gminy, którym z miłością, oddaniem, czasem nieprzespanymi nocami posługiwaliście pielgrzymom. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Niech Bóg wynagrodzi Wam ten trud. Witajcie. Księdzu kanonikowi Dariuszowi Kalikowi, już pasterzowi akademickiemu, bardzo serdecznie dziękuję. A proszę księdza kanonika Jacka Pierwołę o przedstawienie wspólnoty trzeciej. Bóg zapaj także księdzu Jackowi. To jest już 14. pielgrzymka, którą prowadził. Najpierw we wspólnocie pierwszej, teraz we wspólnocie trzeciej. Bóg zapaj księży Jacku. Witam bardzo serdecznie trzecią wspólnotę pielgrzymkową, wspólnotę podgórsko-wielicką, na jej czele już u stóp Jasnogórskiej Pani znajduje się 40-osobowa baza, która troszczyła się o to, aby wszyscy pielgrzymi mogli bezpiecznie i szczęśliwie dojść do naszej Matki Królowej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za tę 5-letnią drogę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Powstańcie i udajcie się przed oblicze Jasnogórskiej Pani. I proszę Was o jedno, nie zanieczyszczajcie powietrza zbędnym dymem, bo powietrze jest wystarczająco zanieczyszczone. Bardzo Was o to proszę. Bardzo Was o to proszę. Trzymajcie w ręku flagi biało-czerwone. Niech to będzie radość ze stulecia odzyskania niepodległości. Pierwszą grupą w naszej wspólnocie jest grupa numer 17, której patronuje święta Kinga. Bardzo serdecznie dziękuję księżom przewodnikom, księdzu Grzegorzowi Godawie, księdzu Mateuszowi Szymczykowi, również księdzu Karolowi Palukowi, a także diakonowi Michałowi. W tej grupie pielgrzymowały siostry Felicjanki, siostra Emanuela i Karolina, grupa liczy 180 osób. Najstarszy brat Andrzej, 74 lata, najmłodsza siostra to Nadia, 2 lata. Pielgrzymi pochodzą z różnych parafii Krakowa i okolic, a także z innych miast Polski oraz spoza jej granic, m.in. z Francji, z Austrii i Belgii. Jest to grupa różnorodna, idą w niej rodziny z małymi dziećmi, narzeczeni, osoby starsze. Wielkim skarbem tej grupy są osoby niepełnosprawne, które od lat pielgrzymują na Jasną Górę.
Grupa spotyka się także i kopie mrzymce na corocznych rekolekcjach zwanych postojem dla pogłębienia wiary, ale także i wzajemnych relacji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i pozdrawiam Was wszystkich. Grupa 18, kolejna grupa z naszej wspólnoty, to grupa z parafii Krakowa Nowego Prokocimia, z parafii Bożego Miłosierdzia. Patronują jej święta Faustyna i święty Jan Paweł II. Głównym przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Dariusz Łuszko. Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza Darka i nieobecnego dzisiaj niestety kleryka Jana. 110 pielgrzymów wyruszyło i dotarło na Jasną Górę. To dzieci, młodzież, rodziny, które na co dzień zaangażowane są w życie wspólnot parafialnych. W czasie drogi modlili się o wiary w rodzinach, o rozwój grup parafialnych, odkrycie swego powołania przez młodych ludzi, ale także nieśli te intencje, które powierzyli im inni, prosząc o modlitwę. Powstańcie, kochani, i przejdźcie teraz przed jasnogórską ikonę naszej Matki Królowej, aby tam oddać jej pokłon i złożyć modlitwę swojego serca. Grupa 19, ubrana na zielono, to grupa, której patronuje święty Maksymilian Maria Kolbe. Jest to grupa nosząca nazwę To Bóg. Modli się szczególnie o trzeźwość polskich rodzin i wewnętrzną wolność Polaków. W grupie przewodniczy ksiądz Mirosław Żak, ale w tej grupie także pielgrzymowali ksiądz Damian Kupta i ksiądz Maksymilian Grabowski oraz siostry Albertynki, siostra Teresa i siostra Bernadeta. Najstarszy brat Michał, rocznik 38 z Krakowa, najmłodsza siostra Łuczani, 5-letnia Monika.